Jak poszło? Dobrze właśnie. To będzie cały czas to samo. Jakoś kurde dobrze, no. Myślę, szybko. Co to? Już boss? Nie, chyba nie będzie bossa, co? Wezmę katanę w razie czego, ale pewnie nie, to jeszcze nie. No, tak jak myślałem. No chyba, że jednak będzie. Wciąż jeszcze może być. Okej, to mogę rozwalać, czy co? Czaj. Szkieletory! Mam też trochę tych kamieni w sumie już. No coś nie widziałem, żeby mu zabrało ten pierścień. Miałeś normalnie ognisko w tej kamiennej wieży, tam gdzie były schody. Kamiennej wieży? Ty, centralnie nie wiem, nie? No możemy tam zaraz znowu pójść, to wtedy może mi powiesz, bo ja tam byłem przed chwilą i nic nie widziałem. Centralnie. No za areną z bossem, no wiem. Byłem tam, no. Nie, może będzie zaraz następne ognisko, to się teleportniemy i zobaczymy nawet. O, jest. Widzisz? To się zaraz zobaczy. Mój eksplor może zawiódł. Mógł. Miał prawo. Dobra, to zobaczmy. Masz kapliczkę Amany. Masz... Ale to jest przed bossem. Także cofamy się nie tu, tylko tu, do pierwszego ogniska. I idziemy z powrotem do bossa i zobaczymy. Już to przed chwilą w sumie robiłem, ale no może źle to zrobiłem jeszcze. Tu masz, nie? Tu gdzieś jakieś drzwi może, tak? Musi się cofnąć, no to dobra, to się cofamy, czekaj, nie ten. Może jakieś drzwi, no mogłem ominąć w sumie. Drzwi akurat mogłem ominąć.
A tutaj obski tu nie było mnie tu no. Peski tu. No mój eksplor zawiódł. Ewidentnie. Nawet skrzynia jest. W ogóle tego nie, w ogóle mnie tu nie było, w ogóle tego nie zauważyłem. Jest ognisko nawet. To dzięki za podpowiedź, bo kurde, no nie widziałem tego. No. Siema. Motyl co sra trucizną też tu jest. Te to wszędzie są. Zamknięte. No i chuj. Przecież uwolniłem ją. Tu to się tylko można zjebać. Chyba, że po tej gałęzi. Może specjalnie tu jest rozwalone, żebym tam poszedł. Jest nawet... Muszę być pustym, tak? A ja pierdolę. Jakie wymagania. A to chyba nie chcę od tego dymu ginąć, bo on nie wiem co on robi nawet. Sypane wymaganie. W ogóle skąd taki ten biedny każdy tu człowiek ma to wiedzieć tego? To mi powiedz się. Nie. Aha, dobrywa, obrywa coś. Ale niedużo. Jak mi jebnie. Chciałem zobaczyć ten pierścień. Chyba chujowy jest jednak. Trzeba będzie go zmienić. Za mało tam ktoś obrywa jak mi jebnie. Już lepiej wziąć ten co z równowagi wytrąca. Trochę chociaż. Gdzie ja tu większość gry biegam jako pusty, to akurat tutaj nie jestem i nie mogę wejść. Dobre, co?
źle. Hop, hop. Twoim zbawicielem. Nie wiem. Łomek. P. Łomek. Gdzie ten pieprzony płomek? Sorry, źle się napiłem, coś chyba. Co to jest ten fucking płomyk? O. Wzmacnia płomień piromancji. To była ta nagroda? O, jeszcze. Boskie błogosławienie. A to akurat dobre, no. Jeszcze mi coś da, okej. Okay. A jakie się skończą przedmioty dodania, to co mi da? Dobra, już się powtarza, nie? Niestety, nic się nie stało, nie umiesz, kurwa. Nie umiesz. Chujowy jesteś w to, modlenie się. Nie, nie umiesz. Nie umiesz. Nie umiesz w modlenie. Siema. O, jaką pułapkę zostawił, ty. Dobry. Dobrze, bij tą ścianę, tak jest. Tak jest. Michał. Nie umiem się modlić. Idziemy jeszcze raz, bo to jest... coś tu nie gra.
Kurwa, chyba ten dym, co rozpierdala ten dał. Dobrze, że ci piromanci są, nie? Dobry jest, no. Powiem sobie, jak masz zaginioną grzesznicę i trzech piromantów takich po rozpaleniu żara z cezy. Nie, dzięki. To jest przesada. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, nie umiesz, przykro nam. Ona już się będzie powtarzać, tak. Spoko. Trzeba się zemścić na tym piromancie na dole. Ty, a wiesz, że mogę łuk wyciągnąć, chuj ci w dupę wtedy, nie? O, przybiegł! Jak szybko! Katana jest kurwa na katana, no. Trzeba pamiętać, żeby po tą unikatową wrócić do typa i może nawet ją spróbować ulepszyć do plus 10, zobaczyć, czy nie jest czasem lepsze od tego, co ja mam. Oj. To będzie koniec. Widzę, że jest koniec, ale idę dalej, bo jestem głupi. Chcę zobaczyć. Czy na pewno. No dobra, koniec. Piromanci, no, jakby ich było właśnie tak ze dwóch, trzech, to chujowo trochę. Czekaj, nie śpiewaj, może ja. Nie, nie umiesz. Nie umiesz się modlić. Idź stąd. Nie umiesz się modlić, idź se. Idź do domu. Dobra, podążajmy. Laverne. No, ona tylko mroczne modlitwy zna, coś czuję. Modlitwy do mroku. Ja chyba stamtąd przyszedłem, więc chyba idę tu. Kukła. No cześć. O to. Tu
Kurwa. Sorry, nie chciałem. Nie chciałem aż takiego rozpierdolu zrobić. Jeszcze kurwa jakiś chuj mnie tu przy nas. Gdzie on jest? No spoko. Ogólnie nie wiem do końca co się stało, ale chyba jebłem w posąg i dlatego ten duch się pojawił, chyba? Chyba. O, nie trafiłem. A tu stoją dwa typy. To mi jebnął i ja. Niechcący dzwon jebnął. Aha, na tym posągu jest dzwon. No widzisz, coś było słychać. Nie wiem, czy tą tarczę chcę. Chyba jakbym był zajebiście silny, to wtedy tak. Murow, witam. Miłego pracowania. Okej, chyba muszę na dół zeskoczyć. Dzięki za łapkę oczywiście też. Mile widziane, jak zostawiacie łapki, to wtedy tak fajnie jest, nie? Bo wtedy tak widać, że ktoś był i mu się podobało, więc jak chcecie, to zostawcie, fajnie będzie. Polecam. Okej, jest kilka dróg. Dzisiaj robota już przy winie domowym, a no to spoko. No tak, dzisiaj piątek, już wszyscy mnie namawiają, żebym dzisiaj się napił drinka wieczorem, więc chyba się napiję. Wszyscy o tym piciu gadają, no. Tyle dróg, że nie wiem gdzie iść. Nawet nie wiem ile ich jest tak naprawdę, ale chyba cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Ej, co chwilę będzie wychodził nowy typ. Prawo Polaka napić się w piątek. Ale powiedzcie sami, typy, kiedy ten sam koleś wychodzi zawsze w tym samym miejscu, kiedy podchodzę do tych drzwi. Dzięki Murow, fajnie się gra, też pozdrawiam. Jest coś takiego, że ej, ale jest kurde weekend, tak. Jest większa szansa na to, że się napije, no. A, tu jest posąg. O, biegnie za mną! Kurwa. Magiczna tarcza. To on się oczywiście pewnie... Kurwa.
Pewnie się nie kończy, nie? O, chujowo. O, wszyscy wyszli, wszyscy przyszli. Zajebiście w chuj, wypas. Totalny wypas. Kurwa, szybko. Dobra. Nie było tematu. W ogóle niepotrzebnie tam podchodzę w ogóle do tego chyba posągu, nie? Cześć, gdzie jest ten w ogóle? A, wiem. Chujowo tu jest, nie? Ciemno jak w dupie. Wyłażą jakieś gówna. Trzeba do tego posągu nie podchodzić za bardzo. A tu jest ten dzwon, no. Stąd to w ogóle spierdalam. Jak przyjdą, to przyjdą. Mogę nawet na nich chwilę poczekać, jak bardzo chcą. Dobra. A tu jeszcze znowu to, ja pierdolę. Tam koleś coś mówi, żeby światło nie zapalać. Nie zdziwię się, jakby się okazało, że jak zapalać światło, to będzie w chuj łatwiej w ogóle. Nie wiem, jakiś... Oni dostaną jakiegoś debuffa czy coś, tylko po prostu ten koleś będzie na mnie zły. Coś w tym stylu. To też by było zrozumiałe. Jakby coś takiego było. Dwóch na nas. Dobra, czyli tak, tam... Nie. Idę tu. Puława zuchwałości. Siema. Ciemno znowu, jakby dupia. Wciąż. Tam jeszcze boss pewnie, nie? To ciekawe, czy tu gdzieś nie ma... przypadkiem ogniska, może? O, kamień mrocznego rycerza. Ogólnie tyle mam tego gówna już, za przeproszeniem. Z całym szacunkiem. Że po prostu, aż mi się nie chce sprawdzać w jakim punktu, gdzie to jest, żeby w ogóle zobaczyć, co to jest. O, jest. Obdarza wyposażeniem mocą Emeroku. Okej. Tu jest taki mrok, że ja pierdolę, więc tędy chyba nie. Tu są jakieś schody. Tu coś można dźwignie ogarnąć. Byłem tu już. Ja tu już byłem. Z tamtej strony. Gdzie? A tu się otworzyło. Okej, skrót. Spoko. Okej, spoko, bo tu jest zaraz ognisko. No to chyba do bossa idę faktycznie. O, tu coś jest, tego nie wziąłem jeszcze. Ty, ja byłem tu w ogóle, chyba już sam nie wiem.
Czy jakaś drabina jest? What the fuck? To jest ta pinda, co tu kurwa szczela. Gin. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.